Wiele wskazywało na to, że sytuacja epidemiologiczna na terenie kraju, a także województwa podlaskiego stabilizuje się. Jednak od kilku dni Ministerstwo Zdrowia raportuje, że poważne ognisko COVID-19 znajduje się na Śląsku. Setki górników otrzymują pozytywny wynik testów potwierdzających zainfekowanie koronawirusem. Od środowego wieczora napływają również niepokojące informacje ze stolicy województwa podlaskiego. Wojewoda i podległe mu służby sanitarne przez kilka dni podawały w raportach dane wskazujące na poprawę sytuacji, ale już we wtorek wieczorem okazało się, że zakażeniu uległo 7 kolejnych osób, a w środę rano następnych 6 testów dało wyniki pozytywne. Wśród zakażonych są osoby pracujące w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego. Kilkudziesięciu pracowników trafiło do kwarantanny, a obiekty urzędu do dezynfekcji. Potwierdzone testami zakażenia personelu Urzędu Marszałkowskiego są najbardziej prawdopodobnym powodem przesunięcia terminu sesji Sejmiku Wojewódzkiego. Pierwotnie posiedzenie miało odbyć się 25 maja, ale przesunięto je na 8 czerwca. Jak poinformowała dyrektor biura Sejmiku, odwołane zostały także zaplanowane na 25 maja komisje. Sejmik miał w maju obradować między innymi nad zmianami w budżecie województwa, wieloletniej prognozie finansowej, miał podjąć decyzję w sprawie doposażenia jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej. Radni mieli także zająć się zmianami w programach ochrony powietrza w aglomeracji białostockiej oraz w województwie podlaskim.